Jan Błachowicz, bohater walki wieczoru podczas gali KSW-22. Można powiedzieć, że przygotowania przed tym pojedynkiem odbył prawdziwie amerykańskie. Po amerykańsku przygotowania. No, po amerykańsku, po polsku, bo część tam, część tu. No właśnie, trochę o tych amerykańskich. Oczywiście mieliśmy możliwość śledzenia bardzo dobrze, co tam się w Stanach dzieje, jak tam się przygotowujecie z Piotrem Strusem, ale tak troszeczkę jeszcze jakby dopowiedzieć i wyjaśnić. Ciężko było, nie ciężko, ile razy trenowaliście, jak to wyglądało? Wiesz co, trenowaliśmy około 10 jednostek treningowych w tygodniu. Treningi były ciężkie, ale mądre. Że nie mieliśmy czegoś takiego, czasami się jak się trenuje bardzo ciężko, odchodzi ci ochota do treningu, bo się przetrenowujesz. Tamtego nie mieliśmy, trenowaliśmy ciężko, ale na takiej granicy, że zawsze mieliśmy ochotę iść na trening i dalej tyrać. No nie? Także wydaje mi się, że bardzo mądrze przepracowane, co będzie procentować w sobotę. No właśnie, tam mieliście zapewnione wszystko praktycznie podczas tych przygotowań. Jakbyś mógł ocenić te warunki, czy jest jakaś różnica w ogóle, jeśli chodzi o takie przygotowania, nawet jeśli chodzi o twoje podejście, czy ty wolisz na przykład właśnie w ten sposób się przygotowywać, że jesteś gdzieś w Stanach, tam z daleka od tego, co tutaj w Polsce? Dokładnie tak mówisz, bo będąc na obozie za granicą, bo w Polsce wiadomo, Polska nie jest dużym krajem, zawsze ktoś może do ciebie zadzwonić, trzeba gdzieś przyjechać, coś załatwić, bo coś się gdzieś wydarzyło, a jesteś tam ileś 10 tysięcy kilometrów i nie ma możliwości, tak? Jesteś tam, skupiasz się tylko na treningu, jedynym twoim problemem, przynajmniej moim w tym przypadku, było co zjem na obiad, tak? Czy pójdę, wiesz, do Chińczyka, czy do Wietnamczyka, tak? I fajnie, skupiłem się tylko na treningu, nic mnie nie rozpraszało, fajnie. Jeśli chodzi o te obiady, to co wybierałeś? Czy Chińczyka, czy Wietnamczyka w takim razie? Wietnamczyka, bo był bardzo blisko naszego motelu i bardzo dobry. No to rozumiem, że dieta w porządku, treningi też były ok. W takim razie troszkę o rywalu może. Czyli jak oceniasz tego swojego najbliższego przeciwnika w walce o mistrzowski pas Federacji KSW? No, będzie trudna walka, bo jest przekrojowym zawodnikiem, tak jak i ja, czy Stójka, czy Zapasy, czy Parter. Jest w każdej płaszczyźnie, daje radę. Jeszcze na dodatek w odwrotnej pozycji walczy, także no, nie będzie łatwo, ale wierzę, że w to, że dam radę. Przed poprzednimi pojedynkami, chociażby przed ostatnim pojedynkiem, jakieś tam zawsze kłopoty były, coś ze zdrowiem, troszkę jakieś kontuzje. Jak to wygląda tym razem? Czy wszystko jest w porządku? Oczywiście domyślam się, że nie będę chciał wszystkiego zdradzać, nawet gdyby coś było, ale generalnie nie, zapytam. Nawet po walce nic nie zdradzę, czy przegram, czy wygram. Wiadomo, myślę tylko o wygranym, ale nic mnie nie boli. Wszystko jest aż dziwne, że tak przebiegły całe 5 tygodni w Stanach, nic się nie stało. Wiadomo, jakieś tam mikrourazy to zawsze są, ale nic poważnego, co jakby mogło mnie wykluczyć z treningu. Nie, nic się nie wydarzyło, także jest. Oprócz tego, że nas zgubili te bagaże na lotnisku, to wszystko poszło pięknie i elegancko. Czyli co w tych bagażach było? To duże rzeczy, duże straty poniesione w takim razie? To znaczy nie, bo odzyskaliśmy po 3 dniach. Ogólnie tam nie, no brudne ciuchy, ale były prezenty dla mojej dziewczyny i ona strasznie, wiesz, gdzie jest torba? Ale nie, odzyskaliśmy i fajnie, także. Czyli generalnie prezenty dotarły, na razie też jakby pas jest w twoim posiadaniu, powiedz, jeśli chodzi o twoje plany, rozumiem, że tutaj plan jest taki, żeby wygrać, to jakby sprawa jest oczywista i zawsze taka sama, a co jeśli chodzi o te inne jakieś tam pomysły, które gdzieś tam się pojawiały, o dalsze twoje losy, o dalszą twoją karierę? Sportową, tak? Oczywiście ja nie wybiegam jakby za tą walkę, o takich rzeczach będę mógł rozmawiać po walce, tak, bo to wszystko się może zdarzyć, wszystko się może, wiesz, pozmieniać, o tak, na przykład w niedzielę mogę mieć dużo różnych pomysłów i planów, a na razie nie wybiegam jakby za sobotę. To jest po raz kolejny walka w Warszawie, to chyba takie miejsce, no tutaj stąd Jan Błachowicz tutaj walczy przed swoją publicznością, tak można powiedzieć. To dobrze, to źle, to większa jakaś tam presja, większe takie troszeczkę czasami nerwy, czy to jest akurat dobrze motywujące? Czy inaczej, ja już nie mam jakby takiego stresu przed walką, że właśnie coś już umiem sobie z nim radzić, stres zawsze jest, że ten, ale już po prostu nauczyłem się z nim radzić, także wiadomo, fajnie jest tutaj walczyć, swoje ściany, kibice, ale nieważne, gdzie cię walczę, w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Łodzi. Dziękuję za to kibicom, bo zawsze mi kibice ją wspierają, a to jest ważne, bo to zawsze jak gdzieś leżę się na plecach i słychać ten doping, to dodaje tej energii, także dzięki i jak walczę w Polsce, wiem, że zawsze będzie dobrze. Za to dziękuję. To by było dobrze w takim razie i powodzenia w tym następnej walce. Dziękuję bardzo.